Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o cierpieniu i księdze Hioba. Zapraszam. Moje dzisiejsze rozważania będę w dużej mierze budował na interpretacji pani psycholog Christy Mewes. Jest to bardzo znana, bardzo ceniona niemiecka pani psycholog, która popełniła również bardzo ciekawą interpretację księgi Hioba właśnie. Pani Christa Mewes jest bardzo zasłużoną, odznaczoną również osobą. Otrzymała chociażby Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec pierwszej klasy, jak również między innymi Order Papieża Świętego Grzegorza Wielkiego, prawie najwyższej klasy, czyli komandor z gwiazdą. Pani psycholog jest również konwertytką, to znaczy urodziła się jako protestantka i w trakcie swojego już dorosłego życia nawróciła się, stała się katoliczką. A więc Hiob, księga Hioba. Hiob zostaje dotknięty na próbę. Ewidentnie jest to pokazane w tej księdze. Pomijamy tutaj jakby te takie typowo baśniowo-przypowieściowe elementy, czyli dyskusja Boga z diabłem. Oczywiście jest to element typowo taki przypowieściowy, który księga nie twierdzi, że dokładnie tak to się rozegrało. Oczywiście to nie mogło się w ten sposób rozegrać. Jest to tylko i wyłącznie element, który ma nam pokazać, że Hiob zostaje poddany próbie, a więc, że to cierpienie, jego cierpienie nie jest karą za jego grzechy. To jest bardzo wyraźnie powiedziane wielokrotnie w księdze Hioba. Hiob zostaje dotknięty na próbę, przychodzą jego przyjaciele i próbują mu wmówić, że jest to kara za jego grzechy. Jednak ewidentnie w tym przypadku to nie jest kara za grzechy Hioba. Hiob w obliczu ogromnego cierpienia traci wszystko. Najpierw pozostaje cierpliwy. Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał, niech imię jego będzie błogosławione. Jednak po 7 dniach, liczba 7 w Starym Testamencie to jest liczba pełni, czyli jakby po długim czasie to cierpienie w jakimś momencie osiąga swoją pełnię. Nie ogrom tego cierpienia jest najstraszliwszy, jak się wydaje, ale jego trwanie. Po tych 7 dniach jednak Hiob zaczyna się miotać w swoim bólu. Nie rozumie, dlaczego musi tak cierpieć, dlaczego musi dalej żyć. Mówi, że wolałby umrzeć lub w ogóle się nie urodzić. Przyjaciele na to jeszcze dolewają oliwy do ognia, mówiąc mu, że on na pewno jest wielkim grzesznikiem, skoro został w ten sposób ukarany. I to jest bardzo długa pierwsza część księgi Hioba. To są rozmowy właśnie pomiędzy Hiobem a jego przyjaciółmi. W zasadzie przyjaciółmi trochę w cudzysłowie, bo nie zachowują się oni w tym wszystkim jak przyjaciele. Następnie już pod koniec samej księgi przychodzi Bóg i zaczyna wyjaśniać, o co chodzi. Najpierw mówi on o tym, że przyjaciele nie mają racji, że Hiob nie został ukarany za jakieś swoje grzechy. Dwa, mówi on o tym, że Hiob w tym wszystkim pozostał sprawiedliwy, pomimo tego, że faktycznie uległ w jakimś stopniu temu cierpieniu, że po pewnym czasie nie zniósł go już cierpliwie, to znaczy załamał się pod tym, wołał o śmierć, pytał się Boga, dlaczego on w ogóle jeszcze musi żyć. Jednak zwróćmy uwagę, nie bluźnił w tym wszystkim. Nie, pomimo tego, że wzywał Pana Boga, żeby mu odpowiedział, dlaczego on musi cierpieć, to w tym wszystkim nie było żadnego bluźnierstwa, nie było żadnej niesprawiedliwości, nie oskarżał też nikogo innego. A natomiast przyjaciele zostają skarceni, że oskarżyli Hioba o to, że on na pewno dopuścił się jakichś grzechów, zupełnie na ten temat nic nie wiedzą. Zostają skarceni i Hiob musi złożyć ofiarę za nich po to, aby im został ten grzech przebaczony. I teraz najciekawszy moment tak naprawdę, czy Pan Bóg wyjaśni Hiobowi, dlaczego ten musiał cierpieć. I otóż w ostatecznym rozrachunku nie, to jest bardzo ciekawe. Stary Testament jeszcze nie zrozumie pełni cierpienia. Nie jest w stanie dostrzec tego jego ostatniego sensu. Na samym początku mamy powiedziane, że to cierpienie jest pewną próbą. Jednak Bóg nie wyjaśnia Hiobowi ostatecznie, dlaczego ta próba jest potrzebna. Dlaczego ta próba była w ogóle potrzebna? Wydaje się, że odpowiedź Boga brzmi tak naprawdę, nie zrozumiesz tego. Nie zrozumiesz, dlaczego właśnie
taka forma próby była dla ciebie najlepsza. Pan Bóg, gdy przychodzi i zaczyna odpowiadać Hiobowi, to pokazuje, że Hiob jest mały, że nie zrozumie, a on jest wielki. To on położył fundamenty ziemi i on wie, dlaczego dopuszczenie tego cierpienia było w jakiś sposób potrzebne. I później następuje taki element tego wyjaśnienia, który może się wydawać dosyć dziwny. Bóg mówi o Behemocie i Lewiatanie, o dwóch mitologicznych stworzeniach. W nowszych tłumaczeniach próbuje to się tak załagodzić, tłumacząc Behemota jako hipopotama, a Lewiatana jako krokodyla. Jednak te opisy nie pasują do końca ani do jednego, ani do drugiego. Tam jest mowa o mitologicznych właśnie stworzeniach, o potworach. I cóż tutaj to ma znaczyć? Pani Krista Meves mówi o tym, że należy te potwory interpretować symbolicznie, że jest to część wyjaśnienia bezpośredniej przyczyny, która sprowadza na człowieka cierpienie. Jakby wizja tej księgi byłaby wtedy taka, że Pan Bóg podaje Hiobowi bezpośrednie przyczyny, dlaczego on musiał cierpieć, co sprowadziło na niego to cierpienie, jednocześnie nie wyjaśniając ostatecznie, dlaczego on to cierpienie dopuścił, dlaczego on przyzwolił tym siłom dotknąć się Hioba, dlaczego on przyzwolił na to, żeby one poddały go tej próbie. Dlaczego to właśnie taka próba była potrzebna? Do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw jednak wskazuje, czy Bóg wskazuje w księdze Hioba, co jest bezpośrednią przyczyną tych cierpień. I symbolicznie te dwa potwory, Behemot i Lewiatan. Behemot, mówi pani psycholog, on, czytamy o nim w księdze Hioba, że ma moc w swoich trzewiach i nie można go okiełznać. Ona mówi, że ten Behemot, który tapla się w tym błocie, który jest przedstawiony właśnie jako taka potężna bestia, moc jest w jej trzewiach, która niejako żyje tym swoim brzuchem. Ona mówi, że to jest symbol naszych żądz, że Behemot to jest symbol naszych nieuporządkowanych żądz, które po grzechu pierworodnym stały się dla nas nieokiełznane. To są właśnie jak ten behemot, taka wielka, ciężka bestia, której moc jest w jej trzewiach, która podąża za tymi swoimi żądzami i której człowiek do końca opanować nie potrafi. To jest jakby jedna z przyczyn, dlaczego jest na tym świecie zło i cierpienie. Druga rzecz to jest Lewiatan, który jest tym smokiem morskim. Jest on nieokiełznany, ale jest ewidentnie inaczej przedstawiony niż Behemot. On jest niepokonany, jest dziki, nie można go oswoić. Tam jest podkreślona jego moc i to, że nie można go oswoić. Czytamy w rozdziale 41, werset 17 i kolejne, będę też część przeskakiwał. Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu, to o Lewiatanie, i przerażeni tracą przytomność. Nie ma mu równego na ziemi, uczyniono go nieustraszonym. Każde mocne zwierzę się lęka jego, króla wszystkich stworzeń. Czymże jest ten Lewiatan? Otóż według pani psycholog Lewiatan symbolizuje tutaj nieokiełznane siły natury. Tą moc, której nic nie jest w stanie się przeciwstawić. My byśmy tutaj również dołożyli, może jakby precyzyjniej, również prawa fizyki, czyli jakby całą tą moc natury, całe wszystkie te zasady, którymi ona się kieruje i te zasady, które są zasadami bezwzględnymi, to znaczy czasem one powodują dla nas cierpienie, katastrofy naturalne, różnego rodzaju powodzie, tsunami i tak dalej, rzeczy, które, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, które są potężne, którym nic nie jest w stanie się przeciwstawić, które mogą przyprawić nas o śmierć lub wiele cierpienia. I pani psycholog, pani Krista Meves mówi, że Bóg wyjaśnia, pokazuje w ten sposób, co bezpośrednio sprawia nam nasze cierpienie. Jednak jest ewidentnie powiedziane, że to są Boże stworzenia. Czyli to Pan Bóg stworzył te prawa fizyki. To Pan Bóg dał nam naszą naturę. Wprawdzie On pierwotnie jeszcze stworzył ją jako okiełznano, ten behemot na początku miałby nam służyć jako wół pociągowy, jednak poprzez nasz błąd, nasz grzech, behemot stał się właśnie tą bestią, której okiełznać już do końca nie potrafimy. W każdym razie są pokazane bezpośrednie przyczyny nasze żądze i bezpośrednie przyczyny zła i cierpienia, nasze żądze i siły natury. Natomiast Pan Bóg nie odpowiada ostatecznie Hiobowi, dlaczego właśnie taka próba była potrzebna, dlaczego właśnie taka, a nie inna.
Żeby to zrozumieć, potrzebujemy już na chwilę opuścić Księgę Hioba i spojrzeć na Nowy Testament, na zwieńczenie objawienia, bowiem tam jest to wyjaśnione dużo, dużo lepiej. I tutaj pojawia się już w całej krasie wieczna perspektywa. Pan nasz Jezus Chrystus mówi to bardzo wyraźnie. Cóż zyska człowiek, chociażby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Wskazuje bardzo wyraźnie, że wszystkie dobra doczesne, wszystkie cierpienia, które tutaj mamy, wszystko to w obliczu naszej wieczności, w obliczu celu ostatecznego, to wszystko są drobiazgi. I stąd te słynne mamy, że mamy uciąć sobie rękę i wyłupać oko, jeśli to będzie nam zgorszeniem, jeśli to będzie nas prowadziło do grzechu, bowiem wszystko, co jest tutaj na ziemi, jest marne w obliczu tego, co jest wieczne. I tylko ta perspektywa jest w stanie nam wyjaśnić w ogóle całą teologię katolicką. Tylko z tej perspektywy teologia katolicka i filozofia katolicka ma sens. Tylko z wiecznej perspektywy. Tylko wtedy to wszystko ma sens. Dlaczego? Otóż, jeśli bardzo częsty zarzut, jeśli Bóg jest dobry i wszechmocny, to dlaczego dopuszcza cierpienie? I jeśli przyjmiemy perspektywę doczesną, że mamy tylko życie doczesne, a co będzie później, to tak naprawdę nie wiadomo, to faktycznie to nie ma sensu. Jeśli Bóg byłby dobry i wszechmocny i tylko mielibyśmy żyć tutaj na ziemi, to zupełnie nie miałoby sensu. Natomiast jeśli jest tak, jak pokazuje nam najpierw Księga Hioba, później Pan nasz Jezus Chrystus wprowadzając w to wszystko wieczną perspektywę, to wtedy nasze życie tutaj na ziemi jest, przepraszam za może banalne porównanie, ale jak obóz harcerski, na który zostają wysłane dzieci. To znaczy, jest to krótka chwila, w trakcie której mamy zdobyć pewne sprawności, w trakcie której mamy się w jakiś sposób rozwinąć i tam będzie nam wielu rzeczy brakowało. Być może możemy powiedzieć, że to jest taki dosyć solidny obóz harcerski, gdzie nie ma ani warunków higienicznych, a jest dosyć niebezpiecznie i faktycznie można się tam skaleczyć, można doznać wielu cierpień i krzywd. Jednak ostatecznie rodzice wiedzą, że taki obóz harcerski będzie czymś słusznym. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, że to jest tylko kilka dni i ostatecznie te dzieci się czegoś tam naprawdę sensownego nauczą i to naprawdę jest wartościowe. I oczywiście to porównanie może wydawać się dziwne, szczególnie wtedy, kiedy nie mamy tej wiecznej perspektywy. Pamiętajmy o tym, że Bóg, będąc poza czasem, patrząc na nas jako na całość, dla Niego nasze życie to jest tchnienie, to jest absolutna chwilka. I później następuje wieczność. I teraz z jednej strony wolna wola jest tak wielkim darem, że Pan Bóg ewidentnie chciał obdarzyć istoty rozumem i wolną wolą, czyli dać im możliwość świadomego wyboru. I tą wolną wolę możemy nadużyć, możemy wybrać źle. Teraz potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy tego momentu próby po to, żeby właśnie wybrać. I po to jest to nasze życie doczesne na ziemi. Jako ten moment wyboru, jako ten moment potrzebny na zdobycie pewnych sprawności i później wieczność. Rozumiemy? Ileś tam lat. To jest chwilka. To jest nic w porównaniu do wieczności. Tak nam to przedstawia Pan nasz Jezus Chrystus. I to jest jedyne wyjaśnienie, które faktycznie jest w stanie wytrzymać tą krytykę, powiedzmy, że filozofii, która pyta, dlaczego dobry i wszechmocny Bóg miałby dopuścić tutaj na ziemi cierpienie. I to jest właśnie ta odpowiedź. Dlatego. Dlatego, że z jednej strony chce nas uczynić wolnymi, chce nam dać możliwość decyzji, a z drugiej strony chce, żebyśmy zdobyli tutaj, tak w cudzysłowie, pewne sprawności. Chce, abyśmy właśnie my tutaj się wypróbowali, abyśmy my zostali takiej próbie poddani i w ten sposób urośli, w ten sposób również się do Niego zbliżyli, do Niego upodobnili, abyśmy w ten sposób zawalczyli o to dobro. I to może pojawić się zarzut, ale cóż to za porównanie, obóz harcerski, tutaj tak wielkie cierpienie, ludzie w depresji, ludzie w obozach koncentracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w żadnym wypadku nie chcę tutaj negować ogromu ludzkiego cierpienia. Bez wątpienia ludzie mogą tutaj cierpieć bardzo dużo. Są takie przypadki, bez wątpienia i wcale tych przypadków nie jest mało. Jednak mimo wszystko wszystko to jest kwestia perspektywy, czyli jak mówi święty Paweł, cierpienia czasu obecnego w żaden sposób nie dają się porównać wobec wielkości tego, co Bóg nam przygotował. Czyli nawet ten ogrom tutaj cierpienia, który właśnie nam z naszej perspektywy wydaje się czymś niewiarygodnie ciężkim, w obliczu wieczności to wszystko będzie jak tylko tchnienie, jak tylko jedna sekunda, jak tylko jedno właśnie takie ukłucie igły, jak
mały drobiazg w obliczu wieczności i wiecznej szczęśliwości, na którą właśnie można tutaj sobie zasłużyć. A więc jest to bez wątpienia kwestia pewnej perspektywy. Jeśli spojrzymy na dzieci, bardzo często dziecko, które właśnie w tej chwili czegoś chce, to dziecko chce się pobawić nożem i nie dostaje tego noża od rodziców. Dla tego dziecka to może być, jeśli to jest małe dziecko, absolutny koniec świata. Tak? To dziecko po prostu może krzyczeć w niebo głosy i wołać o pomstę do nieba, bo jak to się mogło stać, że ono w tej chwili nie ma tego, czego potrzebuje. I dla dziecka z jego ograniczonej, bardzo takiej właśnie niedojrzałej jeszcze perspektywy, to faktycznie ono odczuwa to jako koniec świata. I z nami tak właśnie jest. Dla nas tutaj ziemskie, doczesne cierpienie to jest koniec świata dosłownie. Widzimy śmierć, nie widzimy w sposób empiryczny tego, co jest poza nią. I właśnie dla nas to jest koniec świata. Jednak dla Boga, który jest jak ten rodzic, no właśnie, to jest taka perspektywa. Dziecko chce dostać nóż. Nie, nie, to nie jest dla niego dobre. Lepiej niech tego noża w tej chwili nie dostanie. Lepiej niech bawi się czymś innym. To jest właśnie ta inna perspektywa. Oczywiście to jest w odniesieniu do Pana Boga jeszcze dużo, dużo większe. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że tutaj na ziemi oczywiście mamy zupełnie różne sytuacje. Jeden rodzi się w sytuacji, która jest niezwykle korzystna, drugi w warunkach niezwykle trudnych. Pamiętajmy o tym, że człowiek nie jest zdeterminowany w kontekście swojego celu ostatecznego tym, gdzie się urodził. Czyli katolicka wiara mówi, że każdy człowiek dostaje tyle łaski, tyle Bożej pomocy, ile jest mu potrzebne w tej sytuacji do zbawienia. To znaczy, że jeśli człowiek jest postawiony w bardzo trudnych nawet warunkach, to i tak dostanie tam przynajmniej tyle tej Bożej pomocy, ile on konkretnie w tych warunkach potrzebuje do swojego zbawienia. Czyli w kontekście celu ostatecznego, nawet jeśli właśnie te warunki są zupełnie inne, to ostatecznie każdy człowiek dostaje przynajmniej tyle, ile jest mu do zbawienia potrzebne. Tutaj zachęcam do zapoznania się z innym moim materiałem, czy poza Kościołem jest zbawienie, które również o tym traktuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.